Moi drodzy, słuchajcie, dzisiaj jest mega ciekawy dzień. Kupiliśmy 100 boosterów do Pokémonów. Patrzcie, Troma tutaj składa deck swój. Ja mam już jeden deck złożony, tu w tym opakowaniu. Tu mam deck psychiczny, a tu składam deck taki dark. Będziemy grali w Pokémony, zajawka wróciła, pojechaliśmy się do sklepu i w trójkę. Ja, Tromba, wujek Łuki, poskładaliśmy się i no naprawdę ostro tutaj było, ostro. A w międzyczasie wpadła nas ekipa z Predatora, więc dzisiaj się mnóstwo dzieje i zbudowali tutaj swój fotel Predator Tronos. Zresztą patrzcie na to. Ja właśnie kończę zakładanie folijek do drugiego swojego deku, a jeden będzie po prostu w tym opakowaniu, bo nam zabrakło folijek, za mało kupiliśmy. Idziemy zaraz testować tego Tronosa, zobaczymy co on potrafi, ale podobno jest totalnym kozakiem. Zaraz testujemy. Ja już testowałem teraz Battlefielda i jest kozak. Serio? Naprawdę, super. Ja, jeśli jesteście nowi na kanale, to klikajcie w czerwony przycisk do subskrypcji i bądźcie na bieżąco. Dzisiaj oprócz tego, co wam powiedziałem, będziemy robili test IQ, bo wpadnie tutaj Remek. Z Remkiem będziemy robili rywalizację na IQ. Która ekipa będzie miała więcej IQ, ta wygrywa 5000 zł. Więc w ogóle będzie dzisiaj śmiesznie i dużo się będzie działo. Zostawiajcie łapy w górę, jak chcecie więcej takich rywalizacji na kasę. Myślę, że jakieś 70 000 łap i kolejny odcinek się taki pojawi. A odcinków z kasą było dużo. Ostatnio był fajny. Ostatnio wygrałem 3 zł, bo przytyłem 3,7 kilo. Zostawiajcie łapy w górę, 70 000, jakiś kolejny odcinek, gdzie będzie dużo kasiory do rozdania. A dzisiaj właśnie test IQ, zobaczymy, która ekipa jest mądrzejsza. I zobaczymy, ile mamy IQ. W sumie nie robiłem nigdy, będzie ciekawie. Swoją drogą, patrzcie, co się dzieje. Tutaj są karty, gdzie można online otworzyć boostery. Patrzcie, co się dzieje. Ile tego jest i jeszcze jest drugie tyle i jeszcze będzie więcej. Ogólnie to Pokémony przejęły znowu nasze życia. No. Tylko, że tym razem karty. Taki trochę throwback, nie? Tromba nie grał, Tromba nie grał w karty nigdy. Ale grałem w kaczane gierki, w Hearthstone'a i w ogóle. I powiem wam szczerze, że jak już przeglądałem, układałem deck, patrzyłem na trenerów i w ogóle te karty i itemki, no to wiem, co się będzie działo. Pogram chwilę i będę ogarniał. Ja grałem za dzieciaka, mnóstwo czasu na tym spędziłem. Łuki zresztą też, więc akurat my ogarniamy, jeśli chodzi o placing. Wiadomo, na takim podstawowym poziomie, ale nam to wystarczy na razie, nie? No, więc zajawkowo, na turnieju. Zajawkowo w ogóle patrzcie na to instastory ze wczoraj, bo te wszystkie instastory były tak prześmieszne, no. Po prostu, patrzcie to. Narzekałem dzisiaj cały dzień, że jestem zmęczony, niewyspany i że jutro mamy bardzo ważny dzień nagrywek i wstajemy wcześniej rano, więc postanowiliśmy z Karolem zagrać w Pokémony. I znowu zakupy, patrzcie, 36 boosterów Pokémonów tutaj już otwarte. Totalny kozak. Ja pitole. No. Trochę wydaje się pieniędzy, przyzwyczajenie 24 godziny. Zajawa na maksa, ale kocham takie akcje, gdzie jest taka zajawa milion i jedziemy po prostu, nieważne o której godzinie. 12 w nocy mieliśmy iść spać, a my jedziemy po karty Pokémon. Te karty są tak piękne. Ale fejli, no. Remek! Remek! 27, 26, 25, 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18. Dusi się, Remek, jeszcze 15 sekund! Szybko! 10! Remek! Co? Oklepać, kumać! Luisa, żyjesz, jesteś nam potrzebna! Uratowani, wszyscy są żyją. Dobra, ekipa Predatora uratowana. W każdym razie, słuchajcie, dzisiaj jest z nami Tronos, tak jak wam mówiłem. W ogóle patrzcie, jak to kozacko wygląda. To jest jakiś statek kosmiczny, to jest niesamowite. Za chwilę będziemy z Remkiem go testowali. Mam nadzieję, że Luisa, jak przeżyje, to nam coś o nim opowie więcej, jak to działa. Remek, Remek, pamiętaj, jesteśmy u siebie, więc macie gorzej, nie? To prawda, to jest klasyk. Zobaczymy, to jest dobra, kto będzie miał lepszy wynik IQ. To jest dobre wytłumaczenie, bo już ten IQ robiliście, my dopiero będziemy robić. Nie robiliście! No jasne, jasne, jasne! 10 razy mówię, muszę nie robić. Też bym tak powiedział. Dobra, chodź Remek, nie tu, będziemy tu. Dobra, ja słuchajcie, że na nim nie siedziałem ani razu, to co? Robimy to? Pierwsze dosiądnięcie tronu, Tronosa. Jak się mówi? Pierwszy dosiad. Ja się zamknę. Zamkniesz mnie, dobra. Proszę bardzo. O co tu w ogóle chodzi? Co tu jest i jak to działa? Co tu mamy? No to jest i dlaczego jest takie duże? To jest Tronos. I czy odleci? Nie, nie odleci, bo jest za ciężki, ale gdyby miał skrzydła, to by odleciał. Ja daję słowo, bo też już to testowałem. Dobrze, zamknę. Najpierw mamy tak, mamy trzy monitory. Okej. Predator Z1, mają 21 cali. Okej. Te są zakrzywione. Ten jest prosty. A faktycznie, dawaj Piotr, no pokaż stąd, nie? Bo zobacz, to jest tak fajnie zakrzywione, że tworzy taką, tak, wiesz, jak się, wiesz, planszę, tak się dookoła oczu, nie? No, dobra, to teraz zamykamy. Teraz zaczyna zabawa. A ten pochód też taki będzie wtedy, co też był wtedy? Co będzie? Pochód będzie, taki, będzie, zarobiliście. Będzie.
To jest najlepsze, co może być. Ej, nie no, kozak ogólnie, kozak. A to musimy jeszcze pochód zrobić. O, nóżki wysłał, parę no. Nóżki. Czujesz, jak ci się ten tutaj no. Te klapeczki też są, no. A jakie masz dobrze, ładne że założył. A dzięki. Takie i fajne klapeczki. Piękne. Nie, ale to jest właśnie, moim zdaniem, to jest najlepsze. Wow. Ej, ale tu można chillować sobie. Chcę, może spać. O, ten tron zostaje u nas na chyba 2 tygodnie. Ja będę tu spał. Roberta, gdzie? To kto inny będzie chyba spał? Pierwszy raz w życiu w Apexa. Dawaj, pierwszy, twój pierwszy raz, dawaj. Okej. Więc wiesz co się z nami klikniesz turbo? Czyli odlecę wtedy. No stary. Dawaj, lecisz. Kliknąłeś. Kliknąłeś, stary. Kliknąłeś. Turbo sprawia, że wydajność jest słabsza, tak? A graficzna czy... procesora. Procesora, okej, okay. Czyli nie graficzna, czyli procesor. Poczekaj, bo ja ci to chcę włączyć masaż. Widziałeś komputer, który ma kółka? Patrz. Co? Ale czuję masaż! Yeah. Masz masaż tam? O nie! Ja tego nie miałem wcześniej, to mi się nie podoba. No, pomaga przy... Dawaj, o Jezu! O, jak fajnie! Okej, okay, giera się włącza, a w opisie macie link do konkursu od Predatora, także sprawdzajcie to. Dobra, więc słuchajcie, testujemy sprzęt od Predatora Tronos. Jest tu Remek? Nie ma Remka? Remek! Jestem! Jesteś! Musimy mówić, co mam robić, bo ja pierwszy raz gram w ogóle z Okej, okay, Apexik, dobra, Apexa. Mordeczko, wybrałeś Lifeline'a, spoko. Lifeline'a wybrałeś? Nie wybrałem. Co, teraz wybierasz? Nie, już wybrałeś, Lifeline'a wybrałeś. Nie wiem, co wybrałem. Masz Lifeline'a. No dobra. Byłeś pierwszy chyba... Tutaj tym pokrętłem możesz sobie ustawiać głośniej ciszej, jakby co, nie? O, super, właśnie chcę ciszej. Nie słyszę. Jest tu Remek? Nie ma Remka. Dobra, lecę bez niego. Chyba tutaj z daleka się jakiś kiepsko strzela. A może tą postacią się... Nie umiem tego... O, dobra. Jestem słabym graczem Apexa, to jest pewne. Słuchaj, najpierw raz. Przychodzę z pomocą. Dobrze. Tu ktoś skakał. Nie, masz pełne życie, ratuj swoje. Papa, tam jest ziomek, lecę za nim. Fajne jest też w Apexie też wysokość nie liczy, jeśli chodzi o damage. No dawaj go, dawaj go. Podskakuj. Dobra, jak zbierać itemy? No, mam coś, zobacz. No. Biorę wszystko. Tak. Znaczy trafiłem kogoś, ale generalnie to nie jestem najlepszym graczem Apexa, to była moja pierwsza gra w Apexa w życiu. A ja uważam, że o, są statystyki, dobra, chodź, są. Przeżyłem 2 minuty, zadałem 25 obrażeń, Remek. W mojej pierwszej grze w Apexa. Spoko, czy nie biłeś po nogach? Nie wiem, strzelałem wszędzie. Gdzieś tam strzeliłeś. To się pięknie otwiera, naprawdę. Ale spoko jest to, że faktycznie można widzieć więcej i szerzej, po prostu dzięki tym ekranom. Ja uważam, że na wyścigówki to będzie mistrzostwo. I masaż. Masaż jest moją chyba ulubioną rzeczą tutaj, ale ja mam chore plecy, to może dlatego. Ale naprawdę sprzęt potężny i kozacki. Także Remek. Lecimy na test IQ. Zmierzymy się. Dobra, więc moi drodzy, jesteśmy to już przy kompać wszyscy. Drużyna ekipowa. I druga Remka. Mam. Wziął ludzi z Predatora. Musiał fajnych ludzi wziąć, żeby mieć większe szanse. Pól jest 5000 zł, więc drużyna, która wygrywa, każdy wygrywa wtedy po 1000. Więc warto się skupić. Jest to test na myślenie logiczne. To jest ogólny IQ. Test ogólny IQ. Przygotowałeś się? Przygotowałeś? Odrobiłeś... Ej! Bo ty dzisiaj za... Weronika! Weronika! Tak, cześć Weronika. Dobra! Nie przypudrowałeś się noska tutaj. Ej, okej, okay, no to co? Gotowi? Bo będziemy mieli 40 minut. Wszyscy na raz klikamy, żeby tak. Był ten sam czas, nie? Tak, tak. Synchronizacja? Ja już kliknąłem. Dobra, dawajcie! 3, 4, go! Jakieś masz to same? Nie. Te same mamy. Co ściągać chcesz? Nie. Nie, ty jesteś w moim teamie, ty możesz ściągać. No dobra. Wyglądaj, by to miało być to. Ej, wyjaśnij. W piątym D. Jesteś serio? Przy piątym? Nie podpowiadaj, Mati! Oni też cię słyszą, piątym. Ja mam grupę B. Ja mam grupę C. Ja mam grupę D. Ja też mam C. Ej, krótki przez jakie U? Dobra, patrz, dobra, patrz, Piotr, o co tu chodzi? Patrz, masz kwadrat, masz później dwie małe kreski, później dwie duże kreski. A nie ma pytania? No nie! Później masz takie coś, jakieś też kreski, które... I co? Aha, dobra, wiem. Te kreski powodują, że to się jakby rozjeżdża. One się mnożą, to jest tak jakby pomnożone przez siebie. Czyli to jak się pomnoży, to będzie lewa kreska zielona, prawa czarna. No, no na pewno to, no nie, tak myślę, nie? Powiedz mu tam coś źle szybko. Patrz. No, masz kwadrat? Masz to? Masz kwadrat w środku. Masz coś takiego? Masz to? Masz to w środku, to w trójkę. Masz taką, taki rąb? Kółeczko się rozdziela, wchodzi w to. I będzie tak. Też to robię. 100%. Czerwone jest tutaj i czerwone jest na końcu. Niebieskie jest tutaj i niebieskie jest na końcu. Czyli obwódka jest ten, czyli zielone jest tu i zielona będzie obwódka, czyli powiększa się środek, a to małe wchodzi w ten. Powiększa się środek i to małe wchodzi w ten. Powiększa się środek, czyli kółko mamy
takie i to małe wchodzi w to. Nie, to jest ta, co w środku jest. Tak. To trzeba robić bardzo powoli, mamy jeszcze 35 minut, także dokładnie i do końca, nie? Masz to i masz dwie połówki, czyli dwie połówki się rozszerzają. Tylko ale ten test IQ mam wrażenie, że jak na razie jest prosty, nie wiem, ale jest na 9. A ten wynik się da tutaj tak, tutaj kolor przechodzi z drugiego, a kształt z pierwszego, nie? Czyli kolor z drugiego, kształt z pierwszego, czyli musi mieć dziurki tu, to, albo tak, albo to, ale będziemy wybierali to, czyli to. Nie umiem w to zadanie. O Jezu, ci zaczynają trudne jakieś... Akurat są matury. No właśnie, pozdrawiam maturzystów. Maturzyści, powodzenia. Montażystów? Ale też montażyści, powodzenia. Czekaj. Ja póki w tobie nadzieję. Nie wiem, co zrobiłam. Nie wiem. Nie wiem, na razie myślę, że 10 mam dobrze. Karol, jak teraz klikniesz zakończ test, to dostajesz 3 stówy. Dobra. Słuchaj, cicho, pan, jak będzie cicho, to usłyszycie piękny dźwięk. Świerszczą. Bo da. Nie, świerszczą. To już się zamknął. No to... Nie, normalnie, dawaj. Ja z niego to w ogóle nie rozumiem, czego się sam tego. Co nie? Nie musisz. Ale chcę. Ale chcę. Chciałbym bardzo. Ty do 16 jest bez sensu. O, to zadanie jest dobre. Mi się podoba. Mnie nie. I teraz widzę tą falę komentarzy. Jak mogłeś tego nie wiedzieć? To przecież będzie tak. Ej, Rebek, też masz wrażenie, że jest wszystkie dobrze? No, poza jednym, tak. A jestem na 15, jeszcze kombinuję 15. Ja skończyłem 15 i mam wrażenie, że zrobiłem wszystkie dobrze. Ale jestem prawie pewien, że na pewno tak nie jest. A to prawda, wydaje się, że wszystko jest dobrze. Potem się okaże. A później ci wychodzi 50 IQ. Panie Mikołaj, grasz o to, żeby spłacić długi. Właśnie, ja widziałem w kalendarzu tam wpiski na ciebie, jest 2021. To nie mam jakiś inny mikser. To może blender jakiś. Nie! Ale to jest nasz team, co to jest nasz team? Halo! To jest tylko pieniądze, nie ma oczekiwania! A, B, B! No halo! To się nagrało! Nie no! Co, nie słyszałem. Ej, nie, ale nie, tak serio to proszę, o tutaj wiecie, bez podpowiedzi no jednak, bo gramy o hajs, tak? Gramy o hajs, więc... Naprawdę? No naprawdę, na tym kanale nie ma nic na żarty! Naprawdę, kto wygra, która drużyna, każdy dostaje po 1000 zł. O nie! No i co? Wiadomo, czy nie masz 300 IQ. Mike skończył? Dobrze, Mike! Zrobiłeś to! 20 minut! Ja naprawdę czuję się, jakby ktoś ze mnie robił debila. W ogóle ty ktoś ze mnie robił debila. Sam się wydaje, robić. Nie, ten Janusz to te testy zrobił. Pewnie zrobił to na pałę i ciśnie bekę, żeby nie udało. Stary, tam nie ma klucza żadnego, tylko to po prostu losowa odpowiedź jest poprawna. Ja słyszę w głowie, jak on siedzi i kichnie na fotelu. Kto strzelał 19? Ja rozpiniłem, nawet strzelałem. Kurde, ale w tym 19 mi nie pasuje to, że w pierwszym działa regułka, w drugim działa regułka, a w trzecim ta regułka już nie działa. Działa. Ta regułka. Działa fest. Gdy tam są 19 jest regułka. No to jestem głupi. Nie jesteś sam. Już widzę pełno filtrów i memek z tego. Dobra, 5 minut zostało do ostatniego, na ostatnie. Trzymaj. Jak patrzę na to ostatnie, to po prostu o te kliknąć na samą odpowiedź, naprawdę, nie? Ja muszę tutaj nie przeszkadzaj. No, razie nie przeszkadzaj, poszukam kogoś, kogo stanę do ciebie. Ej, w sumie to mamy trochę taką maturę. Trochę tak. 20 jest łatwe. Jest łatwe, bo... Daj na razie. Zapachnie o pieniądze. Dobra, mamy, słuchajcie, 5000 zł. Ja pitole, ale mi mózg paruje, nie? Chyba ma 200 stopni w tym momencie. Ajajaj, więc słuchajcie, wszyscy już rozwiązali test. Sprawdźmy, kto zrobił to najlepiej. Po pierwsze, to nie będzie punktowane, a po drugie, która drużyna zrobiła to lepiej. Dobra, mamy? Mamy. Wszyscy taki sam. Dobra, uwaga, 3, 4. Okej. Okay. Ja, mi wyszło 130, mikser. Ale śpię to już. A nie, Troma, 100. Już ma. Bark, 100. Łuki.
130. Dobra, my mamy 585 IQ po tej stronie. 125 plus 120 plus 104 plus 112 plus 2 jeszcze. Plus 135. Mamy 596. Wygraliście! Teraz tak. Policz tam, mądry jesteś! O ile? Wygraliście, nie wiem o ile, ale 1000 na wasze konto, czekajcie, policzymy 100, 200, 300, 1000. Remek, gratulacje! Gracias, gracias. Luisa, proszę bardzo. Dziękuję bardzo. 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 1000. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Proszę bardzo. Ej, brakuje. Komuś dałem o stówę za dużo. Dziewięć. Ktoś ma o stówę za dużo? No i jest. No i jest. Także słuchajcie, test IQ rozwiązany. Niestety przegraliśmy, ale w sumie chyba tam o jakieś... Ale o kilka punktów. O kilka punktów. Ale to na ostatniej prostej dopiero wyszło. No bo Kinder 135. Najwięcej ma. Najwięcej ze wszystkich, no. Niezły wynik. Gratuluję. A ja nie mówiłem, ale strzelałem wszystkie! Serio! Trollowałem od początku! Jak chcecie więcej odcinków na kanał, zostawiajcie łapy w górę, 80 tysięcy i to robimy. No a ten odcinek wygrała drużyna Remka. Subskrybujcie kanał Czerwony Przycisk, tutaj macie, róbcie to co tutaj tylko pod spodem. A ja się żegnam do kolejnego jutrzejszego filmu, trzymajcie się, elo! Ej, w ogóle śmieszna akcja, bo jak skończyliśmy test, to oni, znaczy tam część osób, ej, frisk kasa, ja mówię: no byku, ale co, to jest dla ciebie. Także na tym kanale... Ja chciałem oddać. Wiadomo, na tym kanale nie ma oczekiwania. Wszystko na swoją kobietę wydam. Wygrałem tysiak, ale trzy SMS-y premium poszły, to nie wiem czy wystarczy akurat.